Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To są substancje, które naśladują nasze naturalne hormony. I te substancje, kiedy dostaną się do naszego organizmu, są traktowane jako cząsteczki hormonów. W związku z czym organizm traktuje je jako naturalne substancje, które stymulują odpowiednią reakcję komórek. Musimy pamiętać o tym, że układ dokrewny, czyli układ hormonalny, jest jednym z tych najważniejszych układów, które odpowiadają za nasze zdrowie. Podobnie jak układ nerwowy. One stymuluje wszystkie nasze komórki do bardzo intensywnej pracy, regulując mnóstwo różnych aspektów naszego życia. Od dojrzewania, wzrostu, prawidłowego dojrzewania narządów płciowych, czyli zdolności do rozmnażania się, ale również warunkuje to, czy będziemy długo żyli zdrowo i w dobrej formie. Zwłaszcza tutaj żeńskie hormony estrogeny mają kluczowe znaczenie, bo przecież wpływają na stan skóry, na stan paznokci, włosów, na nasze samopoczucie, na to, jak długo cieszymy się zdrowiem. Natomiast te substancje zaburzają ich działanie. I w tym momencie niestety zwiększa się ryzyko chorób. Stąd też tak bardzo duży apel jest ze środowisk naukowych, żeby zwracać uwagę na to, czym się otaczamy, bo tylko w ten sposób możemy zadbać o tą profilaktykę tych najbardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych. Nie jest możliwa całkowita eliminacja z ich naszego życia, bo jest ich tysiące, a nawet prawdopodobnie dziesiątki tysięcy. W związku z czym to, co w tej chwili bardzo mocno apelujemy, to obniżanie po prostu naszego narażenia. Czyli wszędzie tam, gdzie się da, zmieniajmy styl życia na taki, który będzie wolny od tych substancji, ale taki również, który będzie tym zdrowym stylem życia, czyli który chroni nas przed innymi czynnikami zwiększającymi ryzyko chorób. To, co musimy być świadomi, to, że choroby cywilizacyjne, o których się w tej chwili mówi, czyli nowotwory, czyli otyłość, cukrzyca, choroby serca, niepłodność są związane z trzema różnymi grupami czynników. Pierwsza, czynniki genetyczne. Na nie tak naprawdę nie mamy za bardzo wpływu, aczkolwiek obecne dane wskazują, że w pewnym stopniu możemy też mieć wpływ, ale o tym powiem za chwilę. Druga grupa czynników to są czynniki środowiskowe, czyli takie, które wynikają ze skażenia środowiska, jak chociażby węglowodory aromatyczne, które gdzieś tam w smogu występują, czy w spalinach, o których wspomniała pani. I trzecia, nasz styl życia. I na nasz styl życia składają się różne aspekty, od prawidłowej diety, aktywność fizyczna oraz to, jakich używamy na przykład środków chemicznych w naszym domu czy kosmetyków oraz jakimi przedmiotami się otaczamy na co dzień, bo to wszystko sumarycznie przekłada się na wpływ na nasze zdrowie i na ryzyko tych chorób. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.